Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku lecimy dalej z edycją. W ostatnim pokazałem Wam, jak ciąć filmiki, jak używać prostych narzędzi w programie, którym jest iMovie. W tym odcinku lecimy dalej, po prostu wszystkie filmiki, które mam nagrane kamerką GoPro, będę chciał dzisiaj pociąć i przygotować po prostu do następnego kroku. To mi zajmie kilka godzin, więc po prostu działam. Pokażę Wam jeszcze na jednym kawałku, jak go tnę. Później po prostu lecimy szybko, żeby przejść do następnej fazy edytowania. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dobra, więc lecimy dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy już wyedytowany króciutki filmik. Pokazałem Wam, jak je ciąć, więc to by było bez sensu, jakbym każdy filmik po prostu ściągał i pokazywał Wam, jak go ciąć po kolei, no bo zajęłoby to, nie wiem, chyba 100 godzin. Także na takiej zasadzie, jak Wam pokazałem wcześniej, ja po prostu tnę te filmiki, tym się po prostu trzeba bawić, po prostu trzeba próbować. I z biegiem czasu tak naprawdę zauważamy, że jest jakiś postęp, że udaje nam się ciąć, udaje nam się robić te filmiki. Także jedziemy. Sorki za te kapanie wody, nie wiem czy słyszycie, ale słuchajcie, takie kapanie, kurde, denerwuje mnie to. Więc tak jak pokazałem Wam wcześniej, w Project, jak odpala się program iMovie, tutaj właśnie mam filmik, który edytujemy, czyli znowu utopiłem drona. Odpalam go. Hej, heja. Mamy wolne studio razem, co nie zdarza się często, więc wykorzystujemy tym bardziej, jakbyśmy, więc zobaczymy. Gadam, więc odpalam dalej. Pójdzie i zbieramy się i ciśniemy. Ściągam kajak. Już wcześniej nagrywałem filmiki z kajakami, więc staram się, żeby po prostu nagrywać w taki sposób, żeby to się nie powtarzało, żeby się niektóre elementy nie powtarzały. No i na tym skończyliśmy. Tak, na tym przykładzie pokazałem Wam, jak używać narzędzi, których tak naprawdę będziemy ciągle używać. Także w tym momencie ściągam następny filmik. To jest na pulpicie, w moim przygotowanym folderze kajaki dron. To wszystko już Wam pokazywałem wcześniej. Ten filmik mamy. Zobaczymy, czy to mamy. Co tu jeszcze robiłem? A, tu nakładałem gumy. Dobra, ściągnę ten filmik, zobaczymy. Przyciągam go tutaj w dół. Zamieniam go, tak jak Wam pokazywałem wszystko powoli wcześniej, na normalny format. Aha, tutaj zabezpieczam kajaki. Patrzę sobie, który moment mógłby mieć jakiś sens, żeby go po prostu nagrać, żeby go po prostu przyciąć i zobaczyć, jak to wygląda. No może ten. Tu jeszcze zaczepiam gumę. Czyli na przykład to wycinam. Command B. Zobaczmy, co tu jeszcze. Mam jeszcze z gumami, a to też może być ciekawe. Jak tu idę. O, więc tu przytnę. Szybko wyszłem, więc przycinam, zwalniam. Ja to teraz będę robił dosyć szybko, ale w poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak to robić. Także że będziecie po prostu mogli sobie zerknąć. W sumie musicie obserwować, co robię.
mamy gaciacha. To mogłeś wyrzucić. I wybieracie sobie po prostu te urywki, które chcecie, żeby były. Patrzycie sobie. Ja tych filmików już trochę wyedytowałem, więc już mi... O, tutaj mogę wykorzystać, na przykład wziąłem kamerkę i po prostu sobie zaczepiam tutaj gumę, prawda? Zaczepiałem ją u góry, więc tu już sobie daję cięcie. Tego mnie będzie momentu to interesowało. Zaczepiam. Up. Raz. Może samo zaczepienie. Pach. O, tutaj tnę. Zostawiam tylko ten kawałek. Tnę. Wyrzucam końcówkę. Wyrzucam to, bo mi jest niepotrzebne. Jak to wygląda? Zaczepiam i tyle. I teraz tak. Tutaj co było? Tutaj złapałem od góry. Więc tak naprawdę to można by było, pomimo tego, że to nie jest ta strona, to zobaczcie. Zaczepiam. Tnę. Ten filmik tutaj można go przenosić, czyli można nacisnąć lewy klawisz myszy. Lewy klawisz myszy i przenosić sobie go gdzie się chce. Więc tutaj na przykład odpalam. Aha, tutaj już byłem na dole, więc muszę przenieść go po prostu tutaj. I tutaj zobaczmy jak wygląda. Dobra, zahaczam u góry. Ciągnę w dół. I przesuwam ten filmik w dół. I patrzę jak to wyszło mniej więcej, patrzcie. Ten film tutaj jest za długo, więc go jeszcze przytnę. Pyk. Patrzymy jak to wygląda. Ten też za długo. Tu zaczepiam. Starczy. Wycinam końcówkę. Zaczepiam. Zaczepiam. No i tyle, i tą końcówkę najprawdopodobniej odrzucę. Już idę, biorę kamerę. Dobra, wywalam to. Wiadomo, że tych dźwięków tutaj nie potrzebuję, więc kreseczkę przytrzymując lewy klawisz myszy spuszczam w dół. I mam teraz taki mek, a jeszcze tutaj wychodzę. Też mi niepotrzebne są te dźwięki, więc przykładowo skończyliśmy ostatnio na tym filmiku, więc zobaczę jak te filmiki teraz się wszystkie połączyły, jak to po prostu wygląda. A tu dochodzę powoli. Ten jeszcze może też zwolnię bardziej, czyli daję tutaj na ten zegar slow. Tu można dać 25%, 10% i po prostu sobie zobaczyć jak to zwalnia w tym momencie. Pyk, starczy, albo może od tego momentu. Nie, dobrze by było może, żeby te gumy było widać, więc idziemy od tego momentu. Raz, dwa, spacja. Wycinam drugą część tego filmiku. No i teraz patrzę jak to wygląda. Tu wychodzę. Raz. Dwa. Tyk. Zahaczam. Zjeżdżam gumą w dół.
zahaczam od dołu. Pyk. Też mogę spuścić po prostu głos w dół, tą kryseczkę w dół. No i patrzcie, na takiej zasadzie tak naprawdę bawimy się, wycinamy, cofamy, jak nam się coś nie podoba, naciskamy Command Z, tak jak wam pokazywałem w poprzednich filmikach. I na takiej zasadzie tak naprawdę budujemy filmik. Wydaje mi się, że jest bez sensu po prostu ściągać każdy filmik i pokazywać wam, jak go tnę krok po kroku, bo tak naprawdę tym się trzeba bawić i trzeba próbować po swojemu i po prostu na takiej zasadzie uczymy się edytować. Więc ja w tym momencie po prostu skupię się na cięciu tych filmików, będę to próbował robić jak najszybciej. Nie wiem, czy tak naprawdę wykorzystam po prostu to, że nie wiem, naciągam te gumy, wychodzę z bagażnikiem, wychodzę z gumami, nie wiem. Na samym końcu zobaczę, jaki ten filmik jest długi i spróbuję go skompresować do 10 minut. Pokażę wam ten następny właśnie krok edytowania, jak te wszystkie filmiki będą pocięte. Po prostu jak potnę te filmiki z kamerki GoPro, tam z telefonu są też jakieś, to dopiero później biorę na przykład plik, który nagrywałem dronem i na samym końcu tak naprawdę wklejam go w miejsca, w które mi odpowiadają. Także robię to takimi krokami, czyli najpierw tnę wszystkie filmiki przykładowo z kamerki GoPro, dodatkowo może z telefonu jeszcze coś tam wkleję. Później, przykładowo najpierw z GoPro, później patrzę, co mam na telefonie. Na telefonie tnę, wybieram może jakieś kawałki, jeszcze wklejam pomiędzy, też wam pokażę, jak to robić. A później biorę filmiki z drona, osobno je tnę i zastanawiam się, gdzie mogę je wkleić w te filmiki, które już wyedytowałem wcześniej, więc ja działam po prostu na takiej zasadzie. Na samym końcu podkładam muzykę, ustawiam ten dźwięk, żeby mniej więcej był równy, to wam wszystko pokażę. Natomiast teraz po prostu będę ciął i... no i tyle. A wy, jak będziecie ciąć swoje filmiki, to po prostu starajcie się tym bawić i wybierajcie momenty, w które tak naprawdę wam odpowiadają. Ściemni się gdzieś za około, mi się wydaje, dwóch, może trzech godzin, więc wydaje mi się, że może już skończę filmiki ciąć z GoPro, nie wiem, może to będzie też na dzisiaj dość. Sylwia później przyjedzie, także zobaczymy. No i jedziemy. No i ci żyla. Kupimy się na... No i 3 godziny pyku jak nic. Ja na dzisiaj kończę już. Mam pocięte filmiki z GoPro. Już widzę w tym momencie, że zajmują prawie 11 minut. Jeszcze mam jakieś filmiki z Sylwii telefonu. I jeszcze mam filmik z drona. Także to potnę następnym razem. No i przechodzimy do następnego kroku, czyli dokładania przejść i skracania, być może wyrzucania niektórych kwestii, bo mogą być niepotrzebne. I tyle, także wracam niebawem.